Debata dnia w Polsat News. Agnieszka Gozdyra, dobry wieczór. I pytania o stan wyjątkowy, jaki rząd zamierza wprowadzić tuż przy granicy z Białorusią. W tej chwili rozporządzenie w tej sprawie czeka na podpis prezydenta, a pierwsi rozmówcy w tej sprawie to Patryk Jaki, eurodeputowany Solidarnej Polski. Dobry wieczór, panie ministrze, witam pana. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. A ze mną w studiu poseł Lewicy Andrzej Szejna. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zobaczmy krótki materiał najpierw, nieco komentarzy w tej sprawie i za chwilę dyskusja w studiu. Nie pozwolimy naruszać naszych granic. Będziemy odpowiedzialnie realizowali wszystkie nasze zobowiązania. Jeżeli rzeczywiście wydarzyło się coś nadzwyczajnego, co uzasadnia wprowadzenie takiego stanu, prezydent Rzeczpospolitej przed podjęciem takiej decyzji powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Myślę, że chyba powinien być ten stan wyjątkowy, bo jednak no, chyba będziemy się czuć bezpieczniejsi na terenie tutaj naszych okolic. Mierzymy się właśnie dzisiaj już, jeszcze przed decyzjami, z odwoływaniem rezerwacji. A jak wiadomo, turystyka najbardziej skonsolidowana jest skumulowana na 4 miesiące w roku. W tej chwili to już tych turystów jest u nas mniej, już się wrzesień zaczął. Żeby to było tak na przykład w sierpniu, to może byłoby to tak troszeczkę gorzej. Różni ludzie robią zamieszanie tak niebezpieczne, że trzeba rzeczywiście, moim zdaniem to jest bardzo dobre posunięcie. Ale jak najszybciej noży. No ci awanturnicy, którzy współpracują z Rosją, naruszają porządek, podstawowy porządek i bezpieczeństwo obywateli Polski. W momencie takiego poczucia zagrożenia u obywateli zawsze sympatia do władzy rośnie. Wyczuli moment politycznie dla siebie korzystny, będziemy eskalować taki stan poczucia zagrożenia, ale że panujemy nad sytuacją i politycznie będą z tego korzystać. To jest próba wprowadzenia do politycznego kampanii wyborczej kwestii uchodźców. Mamy nieodpowiedzialnych polityków, którzy są takimi celebrytami politycznymi i nie wiedzą, że polityka to jest racjonalne działanie dla dobra wspólnego. Nie będę tolerował nieodpowiedzialnych zachowań. Nie będę tolerował nieodpowiedzialnych słów. Nie będę tolerował prób destabilizowania naszego kraju. Mocne słowa prezydenta, ale panie pośle, pan też mocne słowa dzisiaj wygłosił, że wprowadzenie stanu wyjątkowego to jest testowanie zamachu stanu w Polsce i że to jest takie narzędzie, którego PiS może użyć za 2 lata, gdyby nie chciał oddać na przykład władzy. I nawet pana kolega partyjny, pan Wiesław Szczepański, powiedział u nas dzisiaj w Polsat News, że pan się trochę za daleko jednak w tych tezach posunął. Czy pan po przemyśleniu też tak przyzna? Nie, Wiesław Szczepański nie znał do końca mojej wypowiedzi, co przyznał w rozmowie ze mną przed tym programem. Natomiast nie posunąłem się za daleko. No, szanowni państwo, jeżeli ktoś uważa, że należy wprowadzić stan nadzwyczajny, a więc w tym wypadku stan wyjątkowy, bo stan nadzwyczajny to jest stan wojenny, to jest stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, bo 30 osób w głodzie, chłodzie i biedzie otoczonych drutem kolczastym podobno zagraża państwu polskiemu. A przypominam, wszystkie stany nadzwyczajne wprowadza się wtedy, kiedy nie można użyć i środki, zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, no to jest naiwne. Tylko pan wie, że nie chodzi o te osoby, które koczują na granicy, tylko chodzi o znacznie szerszą sytuację, no, ale i o wszystkie działania, które Łukaszenka prowadzi pod naszym adresem, no, pani, i tej części Europy. No ale panie redaktor, to stan nadzwyczajny, w tym wypadku stan wyjątkowy, byśmy wprowadzili, gdyby rzeczywiście na granicy polsko-białoruskiej koczowało na przykład, nie wiem, 1000 osób, czy cokolwiek by się wydarzyło. Ale kiedy była pandemia, o czym była mowa, to nie wprowadzono stanu wyjątkowego ani stanu klęski żywiołowej. Co jest tym wszystkim ważne? Bo ja chcę, żeby była zrozumiana moja wypowiedź. Dzięki temu, że stan wyjątkowy zostanie wprowadzony, to w ciągu 90 dni od jego zakończenia nie będą mogły być przeprowadzone wybory. No więc wyobraźmy sobie sytuację dużo poważniejszą. Za 2 lata demonstrują kobiety strajk kobiet, demonstrują rolnicy Agrounia, ktokolwiek inny. I za każdym razem Prawo i Sprawiedliwość wprowadza stan wyjątkowy, no bo jest wedle ustawy, wedle konstytucji artykuł 228-230, stwierdza, że zagrożone fundamenty ustroju konstytucyjnego, bezpieczeństwo czy porządek publiczny. Panie pośle, to od razu powiedzieć, zanim pan Jaki, który na pewno też za chwilę się odniesie, że takie protesty i strajki były w przeszłości i rząd nie sięgał po tego typu instrumenty. Ale pani redaktor... Protestowały, były gigantyczne strajki kobiet jesienią po decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Pani redaktor,
powiem tak, gdyby to był inny rząd, to ja bym może pomyślał sobie, że to jest niemożliwe, ale to jest rząd, który łamie konstytucję, który łamie prawa kobiet, to jest rząd, który nie wykonuje wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jest rząd, który obsadził nielegalnie Trybunał Konstytucyjny, panią Przyłębską jako prezesa Trybunału Konstytucyjnego, jest rząd, który obsadził panią Manowską jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, mimo że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Najwyższych zagłosowało za kimś innym, ten rząd jest nieobliczalny. Jeżeli pani myśli, że ja zaufam temu rządowi, to ja uważam, że oni dzisiaj testują instrument, dzięki któremu mogą za 2-3 lata co chwilę wprowadzać stan wyjątkowy i odkładać wybory, bo nie można od zakończenia stanu wyjątkowego przeprowadzić wybory w ciągu 90 dni. I mogą rządzić 2-3 czyli lata dalej. Czyli testują to narzędzie. Ja tylko a propos pani prezes Manowskiej dodam, że właśnie Zbigniew Ziobro, lider partii pana Jakiego, jest, zdaje się, w dość ostrym konflikcie z panią prezes Manowską po tym, jak zamroziła... Ale wcześniej byli przyjaciółmi. Pan Jaki w takim razie, a propos tego zarzutu, że testują państwo takie narzędzie, żeby po prostu w przyszłości nie oddać władzy, gdyby się okazało, że taka utrata władzy państwu zagraża. Panie pośle. Utrata władzy zagraża nam za każdym razem, kiedy są wybory i to w demokratycznej procedurze nasi obywatele decydują, czy chcą dalej, żeby rządziła prawica, czy żeby rządziła lewica. No i demokracja pokazywała całkowicie co innego. I bardzo słusznie pani redaktor zwróciła uwagę na to, że protesty w przeciągu naszych już chyba 7 roku rządów, tak? Ponad 6 lat rządów były regularne, były duże, niektóre były nawet bardzo ostre i nigdy nie sięgaliśmy do tego typu narzędzi. Wprost przeciwnie, można by było mieć wrażenie, że akurat polskie służby w porównaniu na przykład do działań służb zachodnich zachowywały się wyjątkowo odpowiedzialnie. Pojawiały się incydenty, ja tego nie kwestionuję, natomiast zachowywały się, mówiąc delikatnie, wyjątkowo odpowiedzialnie. Natomiast jeżeli chodzi o stan wyjątkowy, dlaczego on jest wprowadzany? Wprowadzany jest dlatego, że wystarczy spojrzeć na zdjęcia, które zrobiła agencja Frontex, czyli to jest unijna agencja do ochrony granic, która wskazuje na to, że ci uchodźcy są celowo wożeni przez białoruskie KGB, przez OMON i po to, żeby wywołać kryzys na granicach Unii Europejskiej. I jest to robione nie dlatego, i trzeba to zrozumieć, oni to robią po to, bo testują polskie państwo. Sprawdzają, czy jeżeli 30 osób na przykład by przeszło albo spowodowałoby ogromne problemy, to za chwilę tam pojawi się 3-5 tysięcy osób. I to, że ja sobie nie tworzę jakichś teorii, o których można było usłyszeć przed chwilą z ust pana posła, to wystarczy, można sprawdzić empirycznie. To znaczy podobne zdarzenia, dokładnie przez białoruskie służby specjalne, prawdopodobnie prowadzone przez Rosję, miały miejsce na granicy litewskiej. I było tak, że jak Litwa na początku podchodziła do tego w sposób taki bardzo delikatny, to za chwilę się okazało, że liczba tych migrantów przywożonych przez białoruskie KGB rosła, aż urosła do takich granic, że pierwszy stan wyjątkowy i stan nadzwyczajny wprowadziła nie Polska, tylko właśnie Litwa. I właśnie po to, żeby radzić sobie, właśnie po to, żeby, czyli można by było zarzucić właśnie po to, żeby bronić... Tam jest stan sytuacji nadzwyczajnej, tylko eksperci mówią tak, panie pośle, że Litwa jest mniejszym krajem znacznie od Polski, że Łotwa jest mniejsza i że oni muszą sięgać po trochę inne środki. Jak pan na to odpowie? No i ja uważam, że właśnie to jest argument, który działa właśnie na korzyść wprowadzenia stanu wyjątkowego, dlatego że jeżeli tam granica jest mniejsza i oni korzystają z takich narzędzi, to tym bardziej właśnie Polska, gdzie granica z Białorusią jest większa, powinna korzystać właśnie z takich środków. I ustawa mówi wprost, bo ja sobie teraz jeszcze sprawdziłem, kiedy można wprowadzić ten stan wyjątkowy i ten stan wyjątkowy wprowadza się, proszę państwa, wtedy, kiedy ja mówię z ustawy z artykułu 2, sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. I proszę pamiętać, że tam dokładnie jest taka możliwość, jeżeli pozwolilibyśmy dalej białoruskim służbom realizować swój plan. A pamiętajcie państwo, że to jest tylko jeden element, dlatego że za chwilę, i o to tak naprawdę chodzi, zaczynają się tam ćwiczenia Zapad 2021, ćwiczenia, które organizuje wspólnie Białoruś
z wojskiem Putina, gdzie już naprawdę nie ma żartów. Można się spodziewać wielu różnego rodzaju prowokacji. A to, że Putin nie żartuje, to chyba panu posłowi, mojemu szanownemu koledze... To za chwilę o tym. Ja tylko chcę powiedzieć, że... Wystarczy spojrzeć na Nawalnego i na innych jego oponentów. Litwa ma dłuższą granicę z Białorusią niż Polska, panie pośle, bo oni mają ponad 600 kilometrów, a my ponad 400. Z czego duża część to nie jest granica lądowa i odgradzamy tę część. Natomiast Litwini mają ponad 200 kilometrów dłuższy ten fragment granicy. Można powiedzieć, że w tym sensie mają trochę większy problem. Panie pośle, nie ma PiSu na Litwie ani na Łotwie, a jest stan wyjątkowy. Czy akurat na Litwie jest stan sytuacji nadzwyczajnej? On się trochę inaczej nazywa, inne umocowania prawne, ale oba te kraje jednak, nadbałtyckie, no tak, widzą taką konieczność jednak. Po pierwsze, pani redaktor słusznie zauważyła, że są to kraje mniejsze, ale po drugie, tam rzeczywiście nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. To jest... Ale wprowadzają stany wyjątkowe jakieś No tak, ale mówię, to są mniejsze kraje, kraje, które wprowadzają stany wyjątkowe, które... To, co jest najważniejsze, co jest ważne. Stan wyjątkowy wprowadza się w tych przypadkach, o których mówił pan poseł, nie wymienił, że ten stan wyjątkowy może bronić fundamentów konstytucyjnego ustroju państwa. Mamy porządek publiczny i bezpieczeństwo. No ale ja mam takie pytanie. To dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie prowadziło stanu wyjątkowego, kiedy wpuszczało setki czy uchodźców, czy migrantów? Przecież mamy 3000 osób, które chyba w sierpniu starały się wejść do Polski. Chyba 700 czy 800 wprowadzono. No to nie wprowadzono stanu wyjątkowego. Teraz wprowadzono. No dlaczego? Dlatego, że mówię, to jest test. To jest test, czy stan wyjątkowy dzisiaj zostanie zaakceptowany. I to jest precedens. Bo jeżeli dzisiaj wprowadzimy stan wyjątkowy, który, jak mówię, nie wprowadziliśmy, pan poseł mówi, nie wprowadziliśmy stanu wyjątkowego w przypadku strajku kobiet. No to teraz, skoro wprowadzicie stan wyjątkowy w przypadku 30 umierających z głodu na granicy polsko-białoruskiej uchodźców... Jeśli umierają z głodu, bo... No, ale czują się nie najlepiej, mi się wydaje. Nie chciałbym być w takich warunkach. Tak mówi fundacja, która jest na miejscu, natomiast też są filmy czy relacje straży, która mówi, że oni są karmieni tam. No ale, panie redaktor, czy ktokolwiek z nas chciałby żyć w takich warunkach? To jest prawda, że zostali wykorzystani przez Łukaszenkę. Zostali wykorzystani. Ktoś im coś obiecał, ktoś ich oszukał. Ja tylko pytam, czy znamy też prawdę o tych ludziach, tak? Kim oni są? Czy są do karmienia? Ale, z tamtej strony, w jaki sposób oni są narzędziem Białorusinów? Ale nie są narzędziem, są wykorzystani prawdopodobnie. Ale jaką prawdę? Przecież tak naprawdę, zgodnie z prawem i z ustawą o ochronie praw cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oni mogą przejść przecież. Nikt im nie broni podejść do polskich pograniczników, którzy mogliby od nich odebrać wnioski, azyl polityczny. Nikt im tego nie broni. Tylko z tego, co mówiono i z tego, co słyszeliśmy, to oni pierwszy raz próbowali, zostali zepchnięci z terytorium Polski. Tak, tak zwany, który stosuje też Litwa, przypomnę. Tak, i zostali zepchnięci, więc dzisiaj moralne odpowiedzialność za te osoby ponosi strona polska. I mówienie strona o tym... Polska mówi, że odpowiedzialność ponosi Łukaszenka i Białoruś, tak, za te osoby, bo Łukaszenka ich przywiódł. No dobrze, ale można by również dobrze powiedzieć, że niepotrzebna była ewakuacja osób z Afganistanu, naszych współpracowników, bo za to ponoszą odpowiedzialność talibowie. No nie, albo się jest humanitarnym, albo się nie jest. Tam się biliśmy jako Polacy. Ale bijemy się też na Białorusi o Polaków. Na Białorusi zamykamy dzisiaj kolczastym drutem granicę i ktoś mi chce powiedzieć, że to jest mądre, że to jest skuteczne. No przepraszam bardzo, jesteśmy państwem, które może sobie poradzić z takim problemem, skoro radziło sobie z problemem nawet migracji zarobkowej. Przecież mamy dzisiaj ponad milion Ukraińców, którzy żyją wśród nas. No co, to jest z tego powodu chce PiS wprowadzić stan wyjątkowy? Czyli pan mówi, że my tak naprawdę pokazujemy słabość, tak? W ten sposób. Po pierwsze pokazujemy słabość, ale chce PiS, pokazując słabość na zewnątrz, chce pokazać siłę wewnątrz, a stan wyjątkowy jest dla mnie nieuzasadniony w tej sytuacji i w tym momencie, bo stan wyjątkowy, przepraszam, jest jeszcze raz, przypominam, w artykuł 228 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wtedy, kiedy zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Proszę mi powiedzieć, co niewystarczające jest, żeby taka siła jak Polska, Armia Polska, pogranicznicy, którzy tam stoją, podobno są wynagradzani, za to są świetni. I ja za nim dziękuję, za ich pracę, że trzeba wprowadzić stan wyjątkowy. I dlatego ja
uważam, że naiwnością jest myśleć, że PiS nie ma tutaj głębszej idei. I jeszcze raz powiem, jeżeli na przykład wybuchną zamieszki za 2 lata, wybuchną protesty rolników, kobiet, drożyzna, która dzisiaj dotyka całe społeczeństwo, pamiętam różne strajki, różne protesty właśnie społeczne dotyczące sytuacji gospodarczej, to kiedy ludzie wyjdą na ulicę, to PiS powie, no to skoro przy 20, można powiedzieć, wygłodniałych uchodźcach, bo nie widzę żadnych innych, a inni gdzieś tam przychodzą sobie bokiem i nikt o nich nie mówi, to dlaczego pan prezydent nie może wprowadzić stanu wyjątkowego albo innego w sytuacji, kiedy są na ulicach protesty? No niech pani zobaczy miarę tego wszystkiego. Zadał pan dość istotne pytanie, panie pośle. Co takiego, znaczy dlaczego nie wystarczają nam, teraz przy granicy z Białorusią obecne środki bez stanu wyjątkowego, czyli Straż Graniczna, czyli armia, czyli ten płot, czyli w sumie jakiś rodzaj nasłuchów też, pewnie wywiad też, który tam działa. Dlaczego to nie wystarcza? Po co jest jeszcze ten potrzebny stan wyjątkowy? Właśnie dlatego, żeby państwo polskie powinno działać prewencyjnie, to znaczy zapobiegać zdarzeniom, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Ja państwu mówię, że za chwilę będą się tam odbywały ćwiczenia dwóch dyktatorów z potężną armią, służbami specjalnymi, którzy nie mają żadnych problemów z wykorzystywaniem biednych ludzi często do tego, żeby traktować ich jako narzędzie polityczne do destabilizacji państwa. I wracając do naszej dyskusji, rzeczywiście jakby tutaj granica, tutaj pani redaktor miała rację, granica litewska akurat z Białorusią jest trochę większa, natomiast łotewska jest mniejsza. Mhm. I tu wprowadzono stan nadzwyczajny i stan wyjątkowy, co jednak jest potwierdzeniem argumentu, zanim Polska to zrobiła, co jednak jest potwierdzeniem jakby argumentu, że nawet państwa słabsze, bez względu na to, czy mają minimalnie dłuższą granicę, czy mają krótszą, jednak również sięgają do tych narzędzi, a tam według mojej wiedzy nie rządzi żaden PiS. Tylko też wiedzą, ci nasi sąsiedzi wiedzą, że za chwilę będzie tam Putin, który nie będzie się bawił w działalność demokratyczną, tylko może stosować różnego rodzaju prowokacje. Tym bardziej, że trzeba przypomnieć słowa Łukaszenki, że po tym jak poparliśmy białoruską opozycję, on już się odgrażał, że będzie się mścił za to, co za nasze decyzje polityczne. Czyli panie pośle, jakiego my się rodzaju zemsty boimy? Czy pan może jakoś to przybliżyć? Czego my się boimy ze strony Łukaszenki? Jakiego rodzaju prowokacji? Że co on takiego zrobi? On chciałby zapewne mieć pozycję Erdogana, to znaczy pozycję negocjacyjną z Unią Europejską, że popatrzcie, ja tu mam tysiące uchodźców i jeżeli nie będziecie mnie uznawali, jeżeli będziecie mi robili źle, to ja wam tutaj na granicach zrobię to, co mają na granicy na przykład Grecy, którzy sami by sobie nie poradzili z tym problemem. I dlatego właśnie instytucje unijne, które jak państwo wiecie, nie słyną z miłości do Prawa i Sprawiedliwości, w tej sprawie nas popierają. Mają pewną świadomość tego, co by się stało, gdyby Polska dzisiaj nie przyjęła nadzwyczajnych środków i jak daleko by to się skończyło, nie tylko przecież w Polsce, ale jak daleko niebezpiecznie skończyłoby się to dla całej Unii Europejskiej. Dobrze, ale ja bym chciał, żeby państwo, pan poseł i państwo, którzy nas oglądają, mieli świadomość, co wprowadza ustawa o stanie wyjątkowym, która może być użyta, tak jak ja uważam, na przykład w czasie strajków kobiet czy w czasie protestów rolników. No to jest precedens, który chcecie wykorzystać. A więc ta ustawa przewiduje, że zwarte grupy czy zwarte oddziały policji mogą użyć broni ostrej przeciwko demonstrującym, przeciwko osobom, które uznają za niebezpieczne. Tak? To mogą być demonstranci na przykład, czy uchodźcy. Ta ustawa przewiduje, że polskie wojsko na rozkaz pana prezydenta może użyć broni ostrej. Ta ustawa o stanie wyjątkowym przewiduje zawieszenie praw obywatelskich na terenie, którym będzie obowiązywać. Ta ustawa przewiduje internowanie osób, które są uznane za niewłaściwe, do ośrodków odosobnienia pod nadzorem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Ta ustawa oznacza i również konstytucja oznacza przesunięcie wyborów wszelakich oraz, chcę tu podkreślić, zawieszenie działania organów samorządowych wszystkich instancji. Tak? Czyli generalnie zgodnie z wolą rządzących, czyli Prawa i Sprawiedliwości, mogą być te środki użyte. Co to oznacza? To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość odkłada wybory, Sprawiedliwość zawiesza wójtów, burmistrzów, prezydentów czy starostów,
A ktoś, kto może decydować o tym, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie, nazywa się Julia Przyłębska, a więc prezes Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj, który, jak wiemy, orzeka za każdym razem zgodnie z linią ustawodawstwa Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego ja dzisiaj podkreślam jeszcze raz, jak bardzo niebezpieczne dla polskiej demokracji jest użycie od czasów, nie wiem, chyba stanu wojennego po raz pierwszy takiego instrumentem jest stan wyjątkowy, bo raz użyty może być użyty wielokrotnie przeciwko polskiej demokracji. Czyli pan uważa, że jeżeli nie będzie sprzeciwów, nie będzie protestu, to PiS uzna, że tak to można. Jest narzędzie, które... No ale panie redaktor, czy ja przecierałem oczy, to jest bardzo mocne oskarżenie o takie cyniczne, polityczne wykorzystanie zupełnie wyjątkowego, zgodnie z nazwą, narzędzia, zgodnie z tymi również wszystkimi zasadami stanu wyjątkowego, które pan wymienił. Ale ja już wymieniałem łamanie konstytucji, ale powiem jedno, jeżeli ja byłem na sali sejmowej, kiedy pani marszałek Witek zarządziła reasumpcję głosowania, kiedy nie miała do tego prawa, złamała regulamin, ślubowanie poselskie, a następnie okłamała nasz posłów, że miała jakiekolwiek opinie prawne. Pani chce mnie przekonać, że ja mam uwierzyć, że używając instrument, jaki się nazywa stan wyjątkowy, w sytuacji, kiedy na granicy Polski jest 20 uchodźców, Prawo i Sprawiedliwość chce bronić granic, a nie zrealizować jakiś plan polityczny. To jest naiwność. Ja w ogóle pana nie chcę do niczego przekonywać. Mówię tylko, pokazuje konsekwencje. Mówię tylko, że nie chodzi o 20 czy 30 uchodźców, tylko że sytuacja jest na pewno akurat przy granicy znacznie poważniejsza. No ale pandemia była bardzo poważna i jakoś stan klęski żywiołowej nie został wprowadzony, mimo że gdyby został wprowadzony, na pewno ulżyłoby to wielu przedsiębiorcom. Aczkolwiek wie pan, że tam chodziło też o pieniądze i o konieczność wypłacania zgodnie z wtedy i właśnie to było ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości nieuczciwe, bo tym przedsiębiorcom należało się odszkodowanie za zawieszenie ich działalności gospodarczej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Należało ten stan klęski żywiołowej wprowadzić i potem wypłacić im prawdziwe odszkodowanie. To opozycja teraz przypomina. Pan Patryk Jaki, jak pan uspokoi w takim razie czy pana posła Szejna, czy też naszych widzów, którzy nas słuchają i być może część z nich ma tego typu wątpliwości, że państwo nie zamierzają używać takiego narzędzia właśnie w celach, jakie pan Szejna opisuje? Czy ja spróbuję odtworzyć sposób myślenia mojego szanownego przedmówcy, który polega na tym, że PiS wprowadza stan wyjątkowy po to, żeby zawiesić prawa obywatelskie, wszystkie instytucje państwa i po to, żeby używać broni i ostrzelać tam wszystkich za granicą. A za chwilę przypominam, że tam będzie wojsko rosyjskie Putina i Łukaszenki. Regularne wojsko, nie tam 30 uchodźców, tylko regularne wojsko w ramach ćwiczeń Zapad. Chcemy ich ostrzelać po to, żeby utrzymać władzę w Polsce. No ja uważam, że jest to bardzo ciekawa teza, tylko nie bardzo wiem, czy akurat do programów publicystycznych, czy bardziej kabaretowych, ale... Nie, to jest program publicystyczny. Rozmawiamy o bezpieczeństwie państwa, a myślę, że wprowadzenie stanu wyjątkowego rzeczywiście, przyzna pan, że się zdarza po raz pierwszy od czasów słusznie minionych, panie pośle. Więc nic dziwnego, że wszyscy też pytamy o to. Znaczy, i dlatego próbuję tłumaczyć, dlaczego wprowadziły taki stan wyjątkowy nie tylko Polska, ale również nasi sąsiedzi. Właśnie dlatego, że z Putinem, proszę państwa, nie ma żartów i chcemy uniknąć, i to jest stan, który jest wprowadzony tylko na określony czas, właśnie po to, żeby bronić bezpieczeństwa naszego. Może być przedłużany, jak pan wie. Tak, nie, ale nikt nie ma w nas interesu w tym, żeby był przedłużany, a najlepszy dowód, że nie mamy tutaj złych intencji, jest taki, że przez 6 lat, póki nie było zagrożenia ze strony służb ukraińsko-rosyjskich bezpośrednio na naszych granicach, nigdy takiego stanu nasza władza nie wprowadzała. Ja uważam, że wręcz gdybyśmy nie wprowadzili tego stanu, a tam coś wydarzyłoby się na granicy, to wtedy bylibyśmy oskarżani, no popatrzcie, Litwa wprowadziła, a rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma wyobraźni. I pierwszy pan poseł Szejna bym mówił, że to samo zrobiliście z Trybunałem Konstytucyjnym, to samo są to samo na granicach. Panie doktorze, panie pośle, przecież pańskiej wypowiedzi jest jedna kwestia, która chciałbym, żeby wybrzmiała i która niestety jest... ja mam tu bardzo poważny kontrargument, więc taki, że wprowadzając stan wyjątkowy na terytorium Polski, to pan wprowadza na terytorium Polski, a nie Białorusi. Na części terytorium Polski. Ale na terytorium Polski. To pan ogranicza prawa polskich obywateli, upoważnia policję do strzelania do polskich obywateli, upoważnia pana ministra Ziobro do internowania polskich obywateli, upoważnia pan ministra spraw wewnętrznych lub premiera do zawieszania organów samorządowych
polskich, a nie białoruskich i rosyjskich. No, czy ja mam jeszcze bardziej pokazać, że państwo wprowadzacie stan wyjątkowy na terytorium Polski i ograniczacie prawa Polaków, nie Białorusinów, nie Rosjan, nie wojsk rosyjskich, które będą tam prowadzić manewry, tylko Polek i Polaków. Więc po prostu zdajmy sobie sprawę, co wy robicie. No, po co to robicie w tym momencie na terytorium Polski wobec Polek i Polaków? A żeby nie dopuścić do nielegalnej imigracji, potrzebne jest polskie wojsko, polska straż graniczna na granicy. Nie przeciwko Polkom i Polakom, tylko tym, którzy nielegalnie chcą przekroczyć granicę. Widzi pan tutaj pewną sprzeczność logiczną, czy mam kontynuować? Proszę, bardzo, bardzo ciekawe to, co pan poseł mówi, ale przecież pan poseł dobrze wie, że dla Łukaszenki czy dla Putina państwa ta granica niekoniecznie musi być stała, może być płynna, a niektórzy, zakładam, pańscy koledzy twierdzą, że te zasieki na naszej granicy to trzeba poprzecinać. Zresztą, jak twierdzą nasze służby, ludzie finansowani właśnie przez obce państwa. I pamiętajcie państwo, że to jest tak, że można powiedzieć o Rosji czy o Białorusi wiele, ale oni mają profesjonalne służby specjalne i oni mają ludzi w Polsce, którzy chcą destabilizować tutaj celowo i mają, płacą za to niektórym ludziom, czy być może nawet organizacjom, za to, żeby destabilizowali nasze państwo. Tak działają niestety profesjonalne służby. I polskie państwo, jeżeli ma być państwem, które zapobiega i broni naszych obywateli, musi to przewidzieć, musi używać narzędzi, żeby temu przeciwdziałać. I jak wszystko pójdzie dobrze i państwo nie będziecie wspierali tych planów Łukaszenki czy Putina, to za chwilę mam nadzieję, że wrócimy do normalności. Ale Putina nie wolno lekceważyć, panie pośle. A kto wspiera plan Łukaszenki i Putina, panie pośle? No na przykład ci ludzie, którzy tam próbowali, jak oni to pisali, żeby tam zburzyć te zasieki na polskiej granicy. To pani wybaczy, ale używanie siły w takiej sytuacji, żeby burzyć elementy polskiej granicy, uważam, że nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie, bo pan powiedział, że jak państwo nie będziecie wspierać. Miałam takie wrażenie, że do pana posła Szejny też pan się trochę z takim zarzutem zwrócił. Tak, do opozycji, mam rację? Tak, czy... tak, zwracam się. Tak, że opozycja, tak, że opozycja wpisuje się w plany Łukaszenki i Putina. Tak, duża część opozycji wpisuje się w plan Łukaszenki i Putina, dlatego że zamiast bronić i twardy z interesu polskiego państwa i naszych granic i nielegalnej migracji, która chciałaby sobie przekraczać tak ad hoc po prostu, to nasze granice, wiedząc, że łamie prawo, które pan, panie pośle, uchwala notabene. I te wszystkie ustawy, o których rozmawiamy, to nie są ustawy też z czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. I państwo uważacie, że można łamać to prawo, bo akurat rządzi PiS, no to ja się z tym nie zgadzam. A poza tym, jeżeli ci państwo by chcieli wypełnić te wszystkie, bo nie wiem, czy też wiecie, ale nikt z nich nie złożył wniosku o azyl, a są procedury, żeby złożyć taki wniosek. Miał jak? Postulatu, składa się taki wniosek. A czemu nikt z tych państwa nie złożył takiego wniosku? No być może dlatego, że właśnie są wykorzystywani przez służby specjalne, co jest białoruskie KGB, w cudzysłowie mówię, co jest bardzo dobrze nagrane przez kamery Frontexu i instytucji unijnej, co do której chyba pan nie ma wątpliwości, że jest wiarygodny. A to ja tylko jeszcze, zanim pan Szejna dopytam, czy myśmy się zwrócili już do Frontexu o współpracę i o pomoc? Bo Litwa, o której sporo rozmawiamy, zrobiła to już dość dawno temu, panie pośle. I Frontex też mógłby nas wesprzeć na granicy tutaj swoimi patrolami, sprzętem. Ale to Frontex, Polska cały czas współpracuje, z Frontexem. Zresztą siedziba Frontexu mieści się w Warszawie tak i mamy tam swojego stałego członka Polska. Dlatego proszę się nie martwić, akurat z Frontexem współpraca układa się... Nie, pytam, czy tam patrole Frontexu się może pojawiły, czy się mają pojawić. No, znaczy, jak szczegółowo dzielą się zasoby. No, pamiętajcie państwo, że jakby część działań Frontexu jest zorganizowana razem z naszymi patrolami państw członkowskich. Tak działa ta agencja. W związku z tym ja nie jestem w stanie wykluczyć, że tak się właśnie dzieje. Panie pośle, kończąc, chciałam zapytać, czy pan dopuszcza taką możliwość, że kierując się humanitarnymi pobudkami, tak, mając na myśli dobro tych koczujących tam na granicy, czy w ogóle dobro ludzi, którzy szukają po prostu możliwości lepszego życia, państwo jakoś dali się złapać jako opozycja trochę w pułapkę Łukaszenki, któremu zależy na tym właśnie, żebyśmy tutaj się, jakkolwiek to źle zabrzmi, tak, litowali nad ludźmi, którzy niekoniecznie rzeczywiście są takimi uchodźcami, jakich my mamy na myśli, tylko on sobie tych ludzi po prostu sprowadza za ciężkie pieniądze, co wiemy, robi z Białorusi takie
wielkie biuro turystyczne i zamierza nimi po prostu zalać Europę. Czy pan dopuszcza taki scenariusz? Nie, scenariusz jest taki, że przecież ci ludzie, którzy, umówmy się, ktoś, kto by chciał migrować w sposób naturalny, nie uciekać przed śmiercią, ktoś chciałby przylecieć do Polski, mógłby to zrobić. To są osoby, które zostały najprawdopodobniej przez reżim Łukaszenki wykorzystane, ale one miały, za przeproszeniem, nóż na gardle. Nie wszystkie właśnie. No dobrze, ale prawda, im nawet nie pozwolono po prostu złożyć wniosków. Przecież humanitaryzm powinien polegać na tym, że im powinno się dać możliwość złożenia wniosków, te wnioski przeanalizować i tych, którzy są uprawnieni do tego zgodnie z konwencją genewską, konstytucją polską i ustawą o cudzoziemcach. I to nie jest to Straż Graniczna, tylko prezes Urzędu do Spraw Cudzoziemców i te wnioski rozpatrzyć. Tych, którzy nie kwalifikują się, przecież można odesłać natychmiast pierwszym lotem. Tylko zastanawiam, czy to będzie taka akcja, że zostaniemy zalani teraz wnioskami. Piotr Miller, rzecznik rządu, mówi, że 10 tysięcy migrantów czeka na terenie Białorusi, z Iraku. No dobrze, ale mamy ponad milion osób mamy z Ukrainy. Zadeklarowaliśmy osoby z Białorusi. Widzimy, co dzieje w Afganistanie. Ale to znaczy, że przyjmujemy ludzi do siebie, tych, tak? Ja uważam, szukają tak. Pracy, innego życia. To, kogo chcemy przyjąć, chodzi o pracę, inne życie, jest naszą absolutnie indywidualną, krajową decyzją. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Trzymamy oczywiście granicę mocno zamknięte, ale nie zrobimy jakiegoś śmiesznego drutu kolczastego, bo to jest po prostu śmieszanie państwa polskiego, że drutem kolczastym, który obrzydliwie wygląda zresztą, da się granicę ochronić. Tylko są od tego specjalny sprzęt, technologia, drony. Tak się to się robi, a nie drutem kolczastym. To robiono chyba w Oświęcimiu, za przeproszeniem. Drut kolczasty ostatnio widziałem właśnie w tym miejscu, a nie widziałem nigdy dotąd jeszcze od dłuższego czasu drutu kolczastego. Nie, znaczy powiem tak. Ja widziałam, natomiast może niekoniecznie na dole, bo też... No a ja widziałem ostatni raz właśnie, bo pokazują dzieciom tą sytuację. I teraz jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Pokażę panu granicę. Fragment granicy Hiszpania-Maroko. Tam jest mnóstwo drutu kolczastego. Nie pochwalam tego, bo mi się to źle kojarzy. I teraz jedna rzecz. Natomiast chodzi o uchodźców politycznych. To jeszcze raz mówiąc, trzymając granice zamknięte, bo to jest interes Polski, dobrze kontrolowane, w współpracy z Frontexem, nie możemy odmówić schronienia tym, którzy uchodzą ze swoich krajów pod groźbą śmierci. Mhm. I to jest po prostu prawda naturalna. Ja przypomnę, że nawet jeśli chodzi o migrację ekonomiczną, ile mamy osób w USA, w Kanadzie, w Brazylii przecież, to są miliony osób. Jakoś nikt nie odgradzał się od nich drutami kolczastymi. Oczywiście, że Polacy też szukają i szukali, przede wszystkim szukali, tak, swojego gdzieś tam miejsca. Człowiek, który uchodzi przed śmiercią, musimy dać mu szansę, musimy jego wniosek rozpatrzyć, sprawdzić, czy jego sprawa jest uczciwa i przekazać. Zdanie od pana posła Jakiego może na koniec, bo... No to, mocne bardzo porównanie, tak? A propos tego Oświęcimia, panie pośle. Ja mówię, że widziałem ostatni raz druty kolczaste. Ja chciałbym zachęcić pana posła, żeby zobaczył Unia Europejska, w jaki sposób finansuje budowanie murów na granicy z Unii Europejskiej, na przykład w Grecji, czy jak pani redaktor wspomniała, w Hiszpanii. Ale mury. Dlatego no niestety te argumenty, które pan mój szanowny kolega przedstawia, są bardzo słabe. Kończymy, ja chciałam tylko pokazać. A jeszcze na sam koniec chcę zobaczyć, że do dzisiaj nie ma żadnego wniosku o azyl, który ci ludzie złożyli. I być może właśnie dlatego nie złożyli tego wniosku o azyl, właśnie dlatego, że bardzo dobrze wiedzą, że ta rzeczywistość nie przedstawiałaby się tak, jak to próbuje tutaj pokazać pan poseł. Patryk, tylko są narzędzia. Polska i Andrzej Szejna, Lewica. Panowie, bardzo dziękuję za tę polityczną wymianę poglądów, a ja za chwilę profesora Waldemara Parucha i generała Stanisława Kozieja zapytam o to, co realnie grozi Polsce, jak to wynika też z rozpoznania takiego wojskowego, na co powinniśmy być przygotowani. Za chwilę o tym właśnie. Doświadczenia Kinder powstało nowe, niezwykłe ciastko. Dwa cienkie wafelki. Jeden stworzony z mleka, drugi z kakao. Oraz dwa delikatne kremy połączone, aby zapewnić wyjątkowe doznanie smakowe. Kinder Cards. Ciastko tak niewiarygodnie cienkie i tak zaskakująco kremowe. Kinder Cards. Pierwsze ciastko od Kinder. Znajdziesz na półce z ciastkami. Jaki macie pomysł na danie z kurczakiem? Codziennie inny. Winiary mają pomysł na każdą okazję. Na rodzinny obiad upieka go nasoczyście, z papryką i ziołami.
Na szybko kurczak z patelni. W kremowym, śmietanowo-ziołowym sosie. A na lekko? W papirusie, bez dodawania tłuszczu. Z czosnkiem i ziołami. Sprawdź wszystkie pomysły Winiary i zdecyduj, które z nich to kurczak na dziś. Winiary. Pomysły na dania z kurczakiem. Zobacz, jak winiary pomagają w niemarnowaniu. Wejdź na winiary.pl. Jogo Bella, Jogo Bella. On jak zwykle klasycznie. A ona na czasie. Inspiruj się bogactwem smaku Jogo Belli. Teraz także w wersji superfood z juzu i ziemieniem lnianym. Jogo Bella, Jogo Bella. Dobre zawsze się udziela. Gwiazda kosza? Nie, po prostu się wyspała. Wypróbuj nowy Zipwheel Natura w formie żelków z melatoniną i zaśnij w zgodzie z naturą. Obudź w sobie to, co najlepsze. Zipwheel Natura. Razem z tobą narodził się nowy styl. Wszystko, co robisz, ma być wyjątkowe. Tak jak wyjątkowy jest Maxi King. Pyszny baton prosto z lodówki. Orzechy, czekolada, wafel, mleczne nadzienie i płynny karmel. Maxi King. Na bogato. Okej, rzęsy. Liczę do trzech. I jesteście długie, gęste i ciemne. Biotebal rzęsy XXL stymuluje cebulki rzęs do wzrostu, wydłuża, pogrubia i zagęszcza rzęsy w 3 tygodnie. I o to chodziło. Biotebal rzęsy XXL. Długie rzęsy w 3 tygodnie. Moje paznokcie są takie słabe. To wypróbuj serum Biotebal mocne paznokcie. Nawilża głębokie warstwy paznokci i wzmacnia ich główny budulec, keratynę. Dlatego są mocne. Biotebal mocne paznokcie. Czy to czerwone oko? Uwaga, teraz nowość! Na czerwone oko czerwony Sterazolin Free! Jedyny lek na czerwone oko bez konserwantów! Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Piasek pod powiekami, suche czy podrażnione oczy? Na różne dolegliwości polecam turkusowy Sterazolin. Suche i podrażnione oczy. Jest skuteczny i można go używać aż 6 miesięcy po otwarciu. Popatrz na różne objawy turkusowy Sterazolin. Rozsmakuj się w drugim śniadaniu, czyli pysznym owocowym musie bez dodatku cukru. Ce kwadrat! Tajemnica każdego sukcesu to drugie śniadanie. Car Vertical! Bity? Nie! Przysięgasz. Nie dręcz sprzedawcy pytaniami, na które nie może odpowiedzieć uczciwie. Zawsze sprawdzaj samochody na carvertical.pl. Witaj na Zalando, gdzie możesz kupować z Twoich ulubionych miejsc. Dla Ciebie, dla niego, dla nas. Zalando. Kot potrafi skoczyć na odległość 6 długości swojego ciała i wylądować tuż przy swojej misce. Dbaj o to, co w nim niezwykłe. Z Perfect Fit. World of Tanks to wyzwanie ostateczne. Gdy ją kiełznasz, inne zwycięstwa stracą smak. Nawet zwycięstwo w życiu. World of Tanks. Graj teraz na komputerze. Dlaczego APAP? To przecież nowy APAP Intense. No naprawdę intensywny ból moich pleców. Patrz! To lek z dwiema substancjami. Jednocześnie zwalcza ból i stan zapalny jedną tabletką. A przy tym nie uzależnia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Boli intensywnie? Dlatego nowy APAP Intense. I wiesz, działa ponad 8 godzin. Po co teraz odlatywać? Kiedy w OBI właśnie ruszają jesienne obniżki na różnokolorowe wrzosy, pojemną taczkę oraz lekki panel ogrodzeniowy. Do zobaczenia w sklepach i na obi.pl. Gdy łapie mnie ból, świat traci swoje barwy. Wszystko zaczyna mnie przerastać.
Czuję się jak więzień, przykuty do fotela. Nie czekaj, sięgnij po Dolgit, żółty krem z apteki, który pozwoli szybko pozbyć się bólu. Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach. Dolgit, by szybko pozbyć się bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nie daj się zaskoczyć. Konto przekorzystne z pakietem Komfort oprócz wielu innych udogodnień zawiera ubezpieczenie rzeczy osobistych od kradzieży. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Sprawdź warunki ubezpieczenia na pekao.com.pl. Chorowałam na białaczkę, byłam daleko od wszystkiego, co kocham. Dzięki dawce szpiku wyzdrowiałam, bo nasze geny pasowały do siebie. Ty też możesz uratować komuś życie. Wejdź na dkms.pl i dołącz do społeczności dawców szpiku. Fundusz Sprawiedliwości to realna pomoc. Dla szpitali kupujemy specjalistyczną aparaturę i karetki. Strażakom dajemy najnowocześniejszy sprzęt i wozy. Dla chorych w śpiączce budujemy nową klinikę Budzik. W ponad 300 ośrodkach w całej Polsce codziennie pomagamy ofiarom przemocy. Dzięki funduszowi pieniądze zasądzone od przestępców czynią dobro. Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń 222 309 900. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Jesteśmy i goście tej części debaty dnia. Generał Stanisław Koziej, Fundacja imienia Płaskiego i były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie generale, i także profesor Waldemar Paruch, były szef Centrum Analiz Strategicznych. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, witam państwa. Chcę rozmawiać o bezpieczeństwie Polski, czyli o rzeczy tak naprawdę najważniejszej i o tym, jak sobie z tym radzą politycy różnych opcji, ale jeszcze zobaczmy krótki materiał przed naszą dyskusją. Nie pozwolimy naruszać naszych granic. Będziemy odpowiedzialnie realizowali wszystkie nasze zobowiązania. Różni ludzie robią zamieszanie tak niebezpieczne, że trzeba rzeczywiście, moim zdaniem to jest bardzo dobre posunięcie. Ale jak najszybciej należy. No ci awanturnicy, którzy współpracują z Rosją, naruszają porządek, podstawowy porządek i bezpieczeństwo obywateli Polski. To jest testowanie zamachu stanu. Podczas stanu wyjątkowego można doprowadzić do internowania poszczególnych osób. To są nieodpowiedzialne słowa. Rolą polskiego państwa, rolą polskiego rządu jest to, aby zabezpieczać polskie granice. Nie będę tolerował nieodpowiedzialnych zachowań. Nie będę tolerował nieodpowiedzialnych słów. Nie będę tolerował prób destabilizowania naszego kraju. Padają mocne słowa, panowie, bo też dzieją się rzeczy nadzwyczajne. Ten stan wyjątkowy, panie generale, no jest czymś, co pamiętamy z czasów, już powiedziałam w poprzedniej części, słusznie minionych, choć to były inne okoliczności, tak? Ale wprowadzenie jakiegokolwiek stanu nadzwyczajnego budzi też emocje. I jak to wynika z pana oceny i pana doświadczenia? Jakie jest w tej chwili realne zagrożenie dla Polski? No, gdybyśmy wzięli pod uwagę stan faktyczny, jaki dzisiaj istnieje i te wszelkie informacje, jakie są publicznie dostępne, to niewątpliwie ta reakcja rządu w postaci wniosku o stan wyjątkowy jest nadmierna, jest nieadekwatna do tej sytuacji, prawda? Chyba że o czymś nie wiemy. Czy dopuszcza pan taką możliwość? No więc właśnie. Ja nie wykluczam takiej możliwości, że rząd dysponuje jakimiś informacjami, na podstawie których dochodzi do wniosków, dochodzi do oceny, że może nastąpić jakieś gwałtowne zagrożenie dla polskich granic i w związku z tym niejako prewencyjnie, wyprzedzająco przygotowuje taki projekt ustawy, bo zobaczmy, że jeszcze tej ustawy nie ma. Prezydent się wstrzymuje mimo wszystko, nie od razu podjął ten... No, ale też nie wiemy dokładnie, jakie tam będą przewidziane te nadzwyczajne środki. Otóż to. One będą opisane. Tu jest, jak to mówią niektórzy, pies pogrzebany w tych detalach, w tych szczegółach, dlatego że dopiero rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie tego rozporządzenia prezydenckiego powiedzą dokładnie, które z tych przedsięwzięć wielkiej gamy różnych możliwych opcji, jakie oferuje ustawa o stanie
wyjątkowym będą zastosowane. Są tutaj niektóre bardzo, bardzo poważne. Ale jeszcze, żebym dokończył tamtą myśl. Jeżeli rząd rzeczywiście ma takie przesłanki, bo tak jak mówię, na podstawie znanych na dzisiaj, ja nie widzę podstaw do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Ale jeżeli rząd ma, no to, przepraszam bardzo, to powinien jednak starać się, że to są na tyle poważne przesłanki, że aż wymagają wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w państwie, to powinien starać się, aby uzyskać poparcie wszystkich sił politycznych. To nie może być decyzja jednej części tylko świata politycznego, prawda? A tymczasem prezydent nawet nie pomyśli, nie zająknie się o tym, żeby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która jest dobrym forum do takich informacji. Czy albo dzisiaj było takie spotkanie prezydenta, ministra spraw zagranicznych i tak dalej, i tak dalej? No tak. W gronie specjalistycznym bardzo. Otóż we własnym sosie politycznym, prawda? A tu chodzi o to, aby nie było takich dyskusji, jakich w tej chwili obserwujemy, jak tutaj przed chwilą nawet obserwowałem u pani w programie, że się dwie strony polityczne kłócą zupełnie ze skrajnych pozycji. Chodzi o to, żeby cały świat polityczny, zarówno rządzący, jak i opozycja, są jednakowo odpowiedzialni za państwo, aby byli wiedzieli, o co chodzi. I nie dochodziło do takich sytuacji, abyśmy rzeczywiście jako państwo podejmowali tę decyzję, jeśli ona jest naprawdę konieczna, chociaż ja bardzo wątpię, aby ona była bardzo tak konieczna, ale nie wykluczam takiej opcji śladowo, ale chciałbym wiedzieć jako obywatel i na przykład w tych rozporządzeniach, jeżeli w tych rozporządzeniach nie zobaczymy rzeczywistych przesłanek do tych działań, jakie będą tu zastosowane, no to będzie kolejny ruch polityczny, tak, kłócący, skłócający, psujący państwo. Panie profesorze, bo gdyby miało być tak, jak to mówią Amerykanie, tak, że się jednoczymy i wtedy się wszyscy gromadzą wokół flagi, oni mają takie powiedzenie, to rzeczywiście pewnie opozycja w takich rozmowach powinna brać udział. Czy pan dopuszcza taką możliwość, że tutaj przy rozgrywkach zewnętrznych, bardzo poważnych z Łukaszenką, no jest jakaś jednak też rozgrywka wewnętrzna? Załóżmy właściwe proporcje na to, co zostanie prawdopodobnie wprowadzone. Mówimy o pasie przygranicznym. To jest ściśle określone terytorium. Będą rozporządzenia najpierw prezydenta, potem rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych. Będzie na pewno debata sejmowa. To czy pan generał mówi, prezydent może zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, ale jest to ciało konsultacyjne w odniesieniu do prezydenta. Z tego, co słyszymy i widzimy, prezydent jest jednoznaczny w swojej decyzji. To nie pozostawił dzisiaj żadnych złudzeń, którą stronę będzie zmierzał. Sytuacja wymaga uporządkowania z jednego prostego powodu. Pewnie pan generał miałby rację, gdyby na to się nie nakładały następujące zjawiska. Klęska Amerykanów w Afganistanie, kolejne manewry Zapad rosyjsko-białoruskie, tak naprawdę rosyjskie manewry, bo doskonale pan generał wie, czym dzisiaj jest armia białoruska, że tak naprawdę podlega dowództwu frontu zachodniego, czy KGB białoruskie tak naprawdę jest oddziałem FSB, to tak naprawdę Rosja stoi za tymi wszystkimi zjawiskami. Mamy przecież niedługo wybory w Niemczech. Proszę sobie wyobrazić, że te tłumy imigrantów, które Łukaszenka sprowadzi, prawdopodobnie około 10 tysięcy, bo ta informacja wczoraj się pojawiła, pewnie jest oparta na jakimś rozpoznaniu wywiadowczym, dążą do Niemiec. To miałoby bezprecedensowy wpływ na wyniki wyborów. Za 2-3 tygodnie, nie pamiętam, ale we wrześniu mamy tam wybory, a sytuacja jest tam wyjątkowo skomplikowana, bo rządząca partia CDU-CSU, partie te dwie tracą w sondażach. Tam może dojść do wyraźnej zmiany politycznej, która spowoduje, że najważniejsze państwo Unii Europejskiej przez 2-3 miesiące będzie budowało nowy układ rządowy, bo wiemy, że to w Niemczech trwa długo. Sytuacja jest wyjątkowo skomplikowana. Widzimy też nieudolność administracji amerykańskiej. Pani redaktor tutaj mówi o dyskusji, o porozumieniu ponad podziałami. Popatrzmy, w Stanach Zwróconych nie ma tego porozumienia. Proszę zwrócić uwagę, co mówią kongresmeni partii republikańskiej, krytykują prezydenta Joe Bidena, tą nieudaną ewakuację z Afganistanu, źle zaplanowane ostatnie tygodnie wyjścia z Afganistanu. W tle mamy oczywiście wstrzymanie się przez Rosję i przez Chiny w ostatnim głosowaniu w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Ta sytuacja się zdecydowanie pogorszyła i ona jest stosunkowo kłopotliwa. Wiemy, jak Białoruś od dobrych kilkunastu dni, tygodni działa w odniesieniu do Litwy i do Łotwy. Nie bez powodu teraz wybrano Polskę, korzystając z sytuacji w Afganistanie. Polska jest osiowym państwem naszej części kontynentu, a tak naprawdę także osiowym w odniesieniu do całej Europy. No tak. I teraz panie
panie profesorze, biorąc pod uwagę to wszystko, dochodzimy do wniosku, że tak naprawdę za tym, z kim stoi Putin, a nie Łukaszenka, że za chwilę przy granicy my będziemy graniczyć pewnie z państwem stowarzyszeniowym znów z Rosją, bo widać, że tam po prostu Putin bierze pod but znowu Białoruś niestety i Łukaszenkę. I na ile to znowu zmienia nasz ogląd tej sprawy? No ja tu się zgadzam z tymi ocenami, które pan profesor przedstawił. Rzeczywiście sytuacja jest trudna nie tylko tu w naszym regionie, ale też w tym szerszym, tak jak pan profesor mówił, globalnym wręcz i tak dalej. Mamy po prostu nową zimną wojnę. Nową zimną wojnę między Rosją i Zachodem tutaj w naszym regionie i musimy na to wszystko, co się dzieje, patrzeć przez pryzmat właśnie tych mechanizmów i procedur neozimnowojennych. A te procedury pokazują, że głównym elementem tej nowej zimnej wojny, po pierwsze, to jest dopuścić do wojny gorącej. Żadna ze stron nie jest zainteresowana, aby tu dokonać agresji. A pan sobie wyobraża, że Łukaszenka czy Putin będzie chciał do takiej konfrontacji doprowadzić, żeby na przykład wypróbować sojusz NATO? Nie, straszyć. Straszyć nas, straszyć sojusz, straszyć NATO. Czym on będzie nas straszył? Chociażby tymi ćwiczeniami. One się będą czymś różnić od tych, które były w poprzednich latach? Niekoniecznie. Aczkolwiek będą miały zapewne swoją specyfikę. Ale odpowiedzią na to już od razu zawczasu powiem, nie jest stan wyjątkowy w strefie przygranicznej polskiej, prawda? A manewry po naszej stronie? Manewry po naszej stronie jak najbardziej. Jaka jest istota tych ćwiczeń Zapad, w kontekście których tutaj najczęściej teraz ostatnio rozmawiamy? Ich istotą jest pokazanie po prostu potencjału rosyjskiego, wojskowego, militarnego, zastraszanie opinii publicznej u nas w Polsce, na Zachodzie, w krajach europejskich, jaka to jest wielka siła, potęga rosyjska. To jest trenowanie rzeczywiste potencjału rosyjskiego, bo Rosja bardzo poważnie podchodzi do swoich wojskowego potencjału, ćwiczy go, sprawdza, weryfikuje. To jest przetestowanie planów operacyjnych. My powinniśmy się skupić, obserwować, analizować dokładnie te ćwiczenia. Jeżeli Rosja nas straszy i rzeczywiście żyjemy od iluś dni w takim trochę narastającym napięciu, widząc, co się dzieje i na świecie, i u nas, to też jest taka część ludzi, bo dzisiaj też słyszałam takie wypowiedzi z tych rejonów przygranicznych. Ludzie mówią, no dobrze, że wprowadzają ten stan wyjątkowy, bo my się będziemy jakoś tam czuć bezpieczniejsi w związku z tym. Nie. Wprowadzenie stanu wyjątkowego jako odpowiedzi na ćwiczenia Zapad byłoby największą naszą głupotą. Jeśli rzeczywiście w odpowiedzi na ćwiczenie Zapad mielibyśmy tutaj pokazać... Pan Jaki tak mówił, tak? Że trochę wyprzedzając, co się może wydarzyć. No nie, no ale to ten sam Zapad nam nie zagrozi. Grozi tu agresją, a tym bardziej ten stan wyjątkowy nie ochroni nas przed agresją, gdyby ona miała nastąpić. No przecież to jest nielogiczne. Jeśli byśmy się spodziewali agresji rosyjskiej, co jest prawie że nieprawdopodobne dzisiaj, w dzisiejszym momencie, no to nie wprowadzalibyśmy stanu wyjątkowego, tylko raczej stan wojenny, żeby się przygotować do odparcia tej agresji. Tu idzie o grę i w tej grze my, wprowadzając stan wyjątkowy przy granicy w kontekście ćwiczenia, po prostu odsłaniamy swoje sposoby reagowania, swoje sposoby zachowania się na te prowokacje rosyjskie różne i tak dalej. No przecież teraz dajemy doskonałą niejako okazję, pożywkę dla ćwiczenia Zapad, żeby oni w tych swoich scenariuszach różnych, którzy mają przygotowane, uwzględniali ten element, że Polska tutaj... Czyli oni teraz sprawdzą, jak działa ten nasz stan wyjątkowy na przykład. Czy można zrobić... No, chociażby. Tak? I to będą oni mieli we wnioskach ze swojego ćwiczenia już rozpracowany jakiś element niepotrzebnego, zupełnie pustego ruchu. Jesteśmy nieustannym teraz obiektem testów ze strony Łukaszenki, tak? On sprawdza zachowanie nas, Litwy, Łotwy i on też sprawdza, na ile sobie może pozwolić. Więc rzeczywiście może my teraz reagujemy nadmiernie. Odpowiedź Polska będzie późną jesienią, bo dowiemy się o planie przezbrojenia polskiej armii, dowiemy się na tym, na ile można, o nowej doktrynie obronnej, planowaniu strategicznym. To będzie ta właściwa odpowiedź na działania, które podejmuje Kreml, bo tu należałoby mówić generalnie o Rosji. To proszę zwrócić uwagę, mamy najniekorzystniejszą sytuację z możliwych na Białorusi. Te protesty tak zwane demokratyczne nie tylko, że nie doprowadziły do żadnej zmiany na Białorusi, ale konsekwentnie uzależnili już niemal w całości Aleksandra Łukaszenkę od Kremla, bo jego pole manewru zdecydowanie się ograniczyło. Tak naprawdę staje się dzisiaj zarządcą prowincji, która prawdopodobnie, jak pan redaktor wspomniała, wejdzie znacznie bliższe związki z Federacją Rosyjską. To jest to zjawisko stosunkowo niebezpieczne. Natomiast pamiętajmy o tym, że mamy cały kontekst europejski, cały program budowy
wzmocnionej obronności Unii Europejskiej, dzisiaj wiemy, że jest nic. Nic się realnego w tej materii nie zdarzyło. Mamy niejasne wypowiedzi, które dochodzą z Białego Domu odnośnie umacniania wschodniej flanki NATO. Wyraźnie musimy położyć nacisk na rozwój własnych sił zbrojnych, ale jest jeszcze jeden kontekst, bardzo istotny w Polsce, o którym nie możemy zapominać. Otóż to, co Rosja robi, jest elementem kultury strategicznej tego państwa bodajże od XVII i XVIII wieku. Przypomnę chociażby, że kiedyś Rosja broniła dysydentów Rzeczypospolitej numer jeden, potem obstawiła wszystkie stronnictwa w sporze o reformę Rzeczypospolitej, od Kula począwszy Stanisława Augusta, a skończywszy na Targowiczanach, traktowała jako agentury międzynarodowy ruch komunistyczny, a potem kolejnym wcieleniem były tak zwane formacje zielonych ludzików, czy też mniejszość rosyjska. Także Rosja doskonale potrafi się tym instrumentem posługiwać i to jest dla nas niebezpieczne. Zachód do końca nie rozumie działania tego instrumentu. Stąd też proszę zwrócić uwagę, wymyślono pojęcie wojny hybrydowej, z którą my się spotykamy, gdzie jesteśmy przez 300 lat w sprawie z takich działań. Tak, tylko teraz odpowiedź, znaczy inaczej, czy właściwą odpowiedzią na to jest stan wyjątkowy, czy właściwą odpowiedzią na to byłoby, nie wiem, zwiększenie liczebności armii przy granicy, tak? Dobry wywiad, rozpoznanie tego, co robią na ćwiczeniach. Panie profesorze, tak? Czy rzeczywiście pana zdaniem stan wyjątkowy to są te narzędzia, które pomogą w skuteczniejszej, znaczy nie chcę powiedzieć walce, albo powiem tak, w przenośni, walce w tej chwili z Łukaszenką i Putinem? Ja opiszę może taką sytuację. Proszę sobie wyobrazić, że pan poseł Franciszek Starczewski przedałby się przez linię Straży Granicznej, znalazłby się na terytorium Białorusi. Co miałaby Rzeczpospolita wtedy zrobić? Przepraszam. Wyprawę na Białoruś, odbić posła, który w ramach swojej niefrasobliwości, za bardzo łagodnego określenia, zrobił to, co zrobił. Proszę sobie wyobrazić, to się pojawiła wicemarszałek Senatu. Państwo wyobrażają, że lider mniejszości senackiej w Stanach Zjednoczonych leci do Kabulu negocjować z talibami przesunięcie ewakuacji Amerykanów. Ale to jednak trochę inna analogia, przyzna pan, bo pani marszałek z lewicy nie przekraczała żadnej granicy, tylko pojechała na granicę swojego państwa i zresztą nie została przepuszczona przez Straż Graniczną, pani Morawska-Stanecka. Pan generał doskonale wie, że nie istnieje żaden pas międzygraniczny. Granica jest realną linią. To te opowieści świadczą albo, przepraszam za mocne słowo, o głupocie, albo nie zrozumieją sytuacji. To jest polityka zagraniczna. Tutaj trymaczenie interesami i bezpieczeństwem Rzeczypospolitej, a nawet tych ludzi w tym pasie pogranicznym, jest bardzo niebezpieczne. Nie można tego robić. Tego odpowiedzialni politycy nie mogą czynić. Czym innym są dziennikarze, którzy powinni mieć prawo relacjonowania sytuacji na tym obszarze. Mhm. A czy trochę teraz pan sugeruje, że gdyby nie wyprawa posła Sterczewskiego, to nie byłoby stanu. To w ogóle nie, właśnie chcę o to zapytać. Nie byłoby, czy to posłużyło trochę za pretekst pana zdaniem? Taki jednoznaczny, bardzo mocny przykład, który pokazuje, do czego prowadzi nieodpowiedzialność w polityce. Bo jak ja słyszę wiceministra Przydacza, wiceszefa MSZ-u, który mówi, że ta granica to nie miasteczko Wilanów i nie będzie happeningów, to jest trochę sprowadzone tak do śmiechu, chociaż tu się śmiać nie ma z czego, panie generale. No nie ma się. Myśli pan, że gdyby nie to przecinanie drutów przez pana Kramka kolegów i nie pan Sterczewski biegnący, to nie byłoby tego stanu wyjątkowego? Nie ma się z czego śmiać. Ja zakończę tylko jednym jeszcze stwierdzeniem, trochę takim żartobliwym, że to jest takie strzelanie z armaty do wróbla. Jeżeli rzeczywiście te incydenty miałyby być podstawą do wprowadzenia stanu wyjątkowego z różnymi opcjami bardzo poważnych ograniczeń, no to jest naprawdę niemądry, nieracjonalny ruch państwa polskiego. Być może on jest racjonalny z punktu widzenia partii rządzącej, bo ona coś tam przez to chce na pewno ugrać. W związku z tym, jeżeli tu dochodzimy do wniosku, że nie ćwiczenia Zapad są powodem, bo to byłoby nieracjonalne, nie pojedyncze takie te incydenty różne, których ja też krytycznie podchodzę do niektórych z różnych powodów, no to co? To niestety nasuwa podejrzenia, czy jak gdyby pozwala stawiać pytania, po co jest wprowadzony ten stan wyjątkowy? A może, aby przetestować procedury stanu wyjątkowego? A to mówi pan trochę jak właśnie poseł Szejna, który tu przed chwilą, tylko on mówił to znacznie w mocniejszych słowach. Ale to ja trochę odwrócę pytanie, zastanawiając się nad tym, że wiemy o tych 10
tysiącach migrantów, których sobie Łukaszenka, mówiąc brzydko, już sprowadził tam z Iraku czy z innych krajów i będzie próbował ich przepuścić przez granicę. Wiemy o tych ćwiczeniach, wiemy o tym, że stoi za tym wszystkim Putin, wiemy o tym, że Łukaszenka chce zdenerwować Unię Europejską, bo jest odcięty tutaj od kwestii gospodarczych i musi się właśnie do Moskwy. Co my możemy w takim razie więcej jeszcze zrobić? Bo dalsze sankcje będą powodowały właśnie to, że on się będzie jeszcze bardziej zbliżał do Kremla. Jeżeli spodziewamy się jakiegoś bardziej masowego ataku migracyjnego na polskie granice, a to jest moim zdaniem realne zagrożenie, które powinniśmy się liczyć i w stosunku do niego perspektywicznie... Ale mówimy o migrantach teraz. O migrantach. Mówię o migrantach, których być może Putin z Łukaszenką, być może także w związku z tymi ćwiczeniami, aby bardziej jeszcze tutaj nas przetestować, będą wypychać na większą skalę. To przecież... Jest jeszcze wiele możliwości w ramach normalnych procedur. Jest ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Jest tak zwane reagowanie kryzysowe w ramach rozwiązywania sytuacji kryzysowych, w ramach których można z powodzeniem wiele przedsięwzięć realizować, ochronnych, wzmacniających bezpieczeństwo w tym regionie. Rząd, nawiasem mówiąc, rząd nasz obecny nawet pokazał, w jaki sposób, jakie można ograniczenia wprowadzać w ramach walki z tą epidemią bez wprowadzania stanu klęski żywiołowej. Bez wprowadzania stanu klęski żywiołowej. Więc ja uważam, że na dzisiaj racjonalnym rozwiązaniem byłoby uaktywnienie, zwiększenie przedsięwzięć reagowania kryzysowego w ramach planów zarządzania kryzysowego, które w strefie przygranicznej muszą istnieć. Wszystkie struktury, gminy, powiaty, województwa przygraniczne mają swoje plany zarządzania kryzysowego, w których zwiększone zagrożenia na granicy muszą być. Panie profesorze, uwzględnione. Minuta ostatnia dla pana. Czy rząd się trochę właśnie, czy nie wpadł we własną pułapkę, nie wprowadzając tego typu rozwiązania wcześniej, a robiąc to teraz? Nie, po pierwsze, to jest bardzo ograniczony zakres terytorialny działania, funkcjonowania tego rozwiązania. Poczekajmy na szczegóły. Jestem przekonany, że te ograniczenia będą, ale nie będą w takiej skali maksymalnej. Obstawiam skalę pośrednią, ale pamiętajmy, że jesteśmy pod naciskiem czasu. Tak naprawdę ten problem musi być systemowo rozwiązany w ciągu 2-3 tygodni. To nie jest tak, że my mamy miesiące czasu, żeby ten problem zablokować, bo kwestia będzie eskalowała. Kreml testuje zdolności naszego państwa na odpowiedź na to zagrożenie migracyjne. Panowie, bardzo dziękuję za dyskusję. Profesor Waldemar Paruch i generał Stanisław Koziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi też za dyskusję. Bardzo dziękuję. Panie generale, pozdrawiam. A w magazynie Raport już za chwilę Marta Buzyńska. Państwa przywita. Marto, o czym? Mieszkanka miasteczka Wilanów, tak a propos. A dziś w raporcie oczywiście stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej. Co on oznacza dla mieszkańców? Przypomnę, to ten pas, na którym ma obowiązywać, to 3 km od granicy na całej długości, czyli przez dwa województwa. I to są ograniczenia nie tylko dla mieszkańców, ale no, chociażby dla nas, dziennikarzy i działaczy społecznych. To też oznacza, że nie będziemy mogli państwu pokazywać tego, co dzieje się na przykład w tym miejscu, w którym koczują od ponad 3 tygodni migranci, albo ten przekaz będzie nieco utrudniony. Marta Budzyńska w raporcie. My widzimy się jutro o 19:50. Dziękuję za dziś i do zobaczenia.